Siemanko widzowie, z tej strony Antmax. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Sorry. Na moim kanale. Będę tak trochę miał gluten, bo jeszcze jestem trochę po chorobie. I ogólnie no teraz nagrywam z budowy Straży Pożarnej, dokładnie Komendy Wojewódzkiej tej Straży Pożarnej. Ogólnie bramy nie są jeszcze dokończone, ponieważ to jest nowa straż. Dlatego ja z Arbuzem wzięliśmy się za to, że jeśli kliknie się na tą dźwignię, zamyka się jeden. Nie, dlatego chcemy tak zrobić jeszcze więcej tego. I z tyłu będą jeszcze garaże, a my dzisiaj tutaj bardziej będziemy robić, nie? I czekajcie, wpiszę coś na nasz serwer Discord tylko. Dodam tutaj jeden wątek, to jest ogólnie przed chwilą wleciał pokaz, jak chce ktoś zobaczyć cały serwer od jednego miesiąca, tak się to nazywa. Więc mówię, chcę już kontynuować na serio tą taką, jakby to powiedzieć, kontynuować tą serię, serię kontynuować, żeby codziennie raczej myślę było, codziennie były filmy, nie? Dobra. Ja już napisałem, więc bierzemy się do roboty. No to widzicie mechanizm, nie? Z tyłu. Ta trochę jest nowoczesna. Bardzo jest nowoczesna, wręcz bym powiedział. Dobra, czyli się ruszam. Dobra, i teraz tak. Lecimy. Będzie kilka pięter się na tym mieście ogólnie. Lecimy na dwa. Dobra. Dobra, biorę to. I robimy set stone. Dobra, set glass block. I teraz tak! Ogólnie... ogólnie... I teraz... Jeszcze raz mi się poprawi. Czemu mi się? Aha, dobra, nieważne. Tutaj będzie pierwsze stanowisko, drugie, nie, bo to jest dużo miejsca. Jakby coś było słychać, to nieważne. Czekajcie, widzowie, chwileczkę. Jestem, widzowie. Czekajcie, co sobie zmienimy na OBS-ie tego. Dobra. I teraz tak. Tak. Dobra. Będzie to jedno piętro. Dobra. Tak może być.
Dobra, tutaj będzie oddzielone. Teraz bierzemy glas. I tutaj robimy normalne czarne, nie przyciemnione, bo przyciemnione to lepiej na dworze robię. Dobra. Tego nie czekajcie. Dobra. Dobra, widzowie. Teraz ogólnie będziemy robić, zrobimy dalej tutaj straż, zrobimy sobie door, tak, zrobimy, ogólnie wejdźcie na stronę www serwera, na stronę internetową, nie wiem, co powiedziałem, www, ale wbijajcie na tą stronę, dobra, znaczy, nie, tu nie będzie. Robimy im czesta. Żeby jak ktoś przyjdzie z jakimiś dokumentami, to żeby mogli im dać cenie. Tutaj zostawić jakieś dokumenty czy coś. Dobra. My lecimy im dalej. Znaczy nie, weźmiemy jeszcze. Kurczę, jak jest ta latarenka po angielsku? Muszę sobie tłumaczyć, zobaczyć, bo tego to nie kojarzę. Wpisuję wam coś właśnie na tą stronę. Nie, na aktualizację. KW. Część druga, etap. I tutaj ogólnie ja się teraz nie ruszam, bo wpisuję, mówię wam coś na tą stronę, żebyście byli na bieżąco. I ogólnie widzowie, to teraz robimy o. Okej, okay, publikuję wam już to, już mogę. Tak. Tłumacz. To już włączam, nic nie będę wam więcej wpisywać. Nie, jak nie napisane. Luka, muszę zapisać sobie. Dobra. Dobra. Bierzemy widzowie latarenka. Lantern. No okej, okay, jest dobrze. Bo chcę sobie zrobić tutaj. W takim razie. Jak to wygląda? Widzowie. Robimy tutaj korytarz. Bo dzisiaj to ogólnie będzie jakby budowa straży pożarnej. KWP. Znaczy nie KWP, tylko straży pożarnej 1, tak? Będzie więcej, tylko załóżmy jutro, tak? Nie wiem, czy akurat jutro. Tutaj będzie. Nie, chwilę. Tutaj będzie w takiej pokoik strażaków, żeby mogli szybko wejść, bo tutaj jest chyba. Jak dobrze wiem, to jest przejście do garaży. No. To będzie ogólnie pierwsze 5 garaży. Ogólnie tak w Lublinie nie ma. Ale będzie pierwsze 5 garaży, a z tyłu będą jeszcze garaże. W Lublinie są z tyłu garaże, ale nie jest tak, że jest ich 5 na przykład, to jest ich 7. Robimy pokoik strażaków. To. Bierzemy teraz. Okej. Teraz tak.
ból. Bierzemy sobie karpeta. Bierzemy slaba tego. I patrzcie. Dobra, widzowie. I teraz tak, bierzemy glas. I ogólnie to tak. O, tak je zrobimy. Tutaj pokoik załóżmy. To będzie stolik, tylko on nie może zawisować. O, to będzie stolik. Niech tutaj robimy. A, już zrobiłem to. I okej. Okay. I teraz tak. Tu i tu. Okej. Okay. No i zobaczcie. Tu już fajnie to wygląda. Aha, tu jest ściana. I tutaj robimy. Nie, tutaj musimy. Nie wiem, co mi dzisiaj jakoś tak. O, dziwnie to skacze. Tutaj co zrobimy? Zrobimy szatnię. Tylko szatnia będzie bez drzwi, dlatego że oni by szybko mogli wejść, tak? To będą ogólnie skrzynki. Da się zobaczyć. Każda skrzynka będzie każdego jakiegoś tam strażaka, tak? Tak, bo tutaj się przyjdzie i wysięgnie do tam. Okej, okay, dobra. I tu będzie po prostu, jak ktoś będzie strażakiem, będzie podpisana każda szatka. Czyli załóżmy, że podchodzi jakiś Antoni Lubelski, podchodzi do jakiejś szafki i widzi, o, to moja szafka. Wezmę sobie z niej ubranie i jadę na akcję, tak? To będzie na tej zasadzie, tak myślę, działało. I ogólnie, tu też nie będzie, żeby szybko mogli strażacy wejść, tutaj do radiowozów, boże, wozów. Wejść, wskoczyć i lecieć na akcję, nie? Czyli nam załóżmy właśnie Antoni Lubelski. Tutaj ubierze się, tak? Weźmie wszystko, weźmie tutaj i szybko weźmie tu. Weźmie się tutaj do radiowozu i pojedzie, tak? To na razie jest zamknięte, żeby nikt nie wchodził. Ale tak, a czemu to jest w ogóle otwarte? To jest plan budowy. I tutaj nikt nie ma prawa na razie w ogóle wejść. I ogólnie, to tu na razie zrobię ścianę ze stołna, żeby tutaj nikt nie widział. Tak, stoł. Dobra. I ogólnie to, tak, teraz. Teraz zrobimy sobie, myślę, u tych strażaków to jednym właśnie chcę dodać coś. Biblioteczko. Nie wiem, jak to się nazywa, kurczę. Teraz są. A, no tak. Dobra. I to wstawimy tutaj w róg. I ogólnie to będzie na tyle w tym filmie. I zrobimy drugą część zbudowy tego, więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Więc widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale już jutro, albo napiszę wam kiedy. Więc do zobaczenia.